Zaczyna się robić jasno, jest 5:50. Staliśmy o 4:00, ale to i tak dobrze, bo 4:00 to jest 11:00 polskiego czasu. Anuś, co oni ci zrobili? Pokaż się tyłem. Pokaż się pupą. Ogon ci przykleili. Przykleiłam, no bo zrobiłam. No bo zrobiłam w ten sposób. Pi, pokaż, co ty tutaj masz. Sprężynka? Po co jest sprężynka? Raz. I za cichutko. Żeby się nie skupić. Żeby się nie skupić. Będziesz się pilnował? Anuś, a ty co masz? Też masz sprężynkę? Sprężynkę. A co masz z tyłu? Pokaż się z tyłu. Skrzydełka, a z tyłu masz skrzydełka ze smyczą. Można sobie zamienić albo smycz, albo sprężynkę. Zobacz, że nie ma 13 piętra. Mamo, przepraszam. Ani pierwszego. No pierwsze to jest lampa. Ruszamy, naszym pierwszym punktem jest fasolka. Tutaj nie ma. Także idziemy do Millennium Parku. Tutaj nie ma zielonego i czerwonego, tylko jest jeden. Tak, jest tylko łapka. I świecą. O, a tak wygląda idź. O, tak wygląda nasz hotel. Domki jednorodzinne obok wieżowców. Wesiom, odepnij sobie, pobiega. Tutaj nie ma dużo ludzi, także możesz sobie pobiegać. Biegnij. Biegnij, motylku. To w sumie fontanna jest, ale jest wyłączona. Chodźcie, tutaj jest napisane no climbing. Wstawiła się na architecture tour. Taką łódką będę zwiedzać. I ukrytą windą wjeżdżamy na górę. Na górę poproszę. Na górę. Cielca? Można kupić bilety. Iza wybaczyła sygnalizator, który ma 6 światełek. Ciekawe, jakie kolory są. A po drugiej stronie też. Tam mamy drzewa na budynku, sobie rosną. A tu mamy schody jak w Nowym Jorku. Kawiarnia, można sobie spersonalizować swój słoik Nutelli. Obok mamy donaty, też smakowicie wyglądają. I złe
z donatów można nawet sobie zamówić birthday box. I obok mamy popcorn shops. Ale są też zdrowsze, także tutaj protein bar i do wyboru smoothie. Dotarliśmy do Millennium Parku. Tu mamy mapę, gdzie jesteśmy? Na dole. Na dole. Jest. You're here. A tutaj pod parkiem są parkingi. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal jazzowy w Chicago. I tutaj właśnie będzie, o, tam chyba widzę baner. Czekajcie, dobrze, dobrze, tu. No i nam niestety fasole ogrodzili. No, niestety. Ale Maciek ma kijka 3-metrowego, więc może coś się uda nagrać więcej. Tak wygląda fasolka przez płot. Niestety nie można bliżej podejść. Ale łąka, nie? W centrum miasta. Jaki zapach. I ile pszczół i macierzy. I obok wieżowce. Zobaczcie, taki piękny motel. Póki nie, ta pszczoła jeszcze tutaj siedzi. Biureczka tutaj. Zobaczcie. Ile food trucków. Chyba wszystkie na ten jazz festival czekają na wjazd. Dzieciaki ściągają buty i sobie pochodzą. Mamo, to jest fajnie, plus! No zaraz już widzę, że Fili będzie mokry season. Widzę, przed chwilą ochlapało. Nie spodziewała się. Jednak Filipa ochlapało. Pokaż, Filip. Co? Mokry jesteś? Pokaż tył. Pokaż. Tu, delikatnie. No, delikatnie go ochlapało. Tą fontanną. Ale wcale go to nie zniechęciło. Dalej. To będzie najlepsza atrakcja dla dzieci. Co to jest, Duś? Dostaliśmy lemoniadę. No i kubeczek dla nas, plastikowy. Ale jaki kubek fajny. Pogadź. Śmieszny. Ale jest jeszcze słomka. Ja się zapytam, czy tutaj jest. Tutaj w środku wydrapywanka. Zobaczcie tutaj jeszcze labirynt. W środku labirynt na torebce. A to ja dostałam. O, ciekawe, co to jest to duże. I to jeszcze ile wyszło? 34,27. Mamo, czy to są prawdziwe kryształy? Nie. Czy nie? Nie, chyba nie. Pokaż. Wyszło szkło. A to zobacz, jaki. Z cymbelkami. Chcę taki! Chcę taki! No i mamy historyczny znaczek.
aż pociąg przyjedzie, żeby fajne zdjęcie zrobić. Ale tutaj zobaczcie. McDonald's, Luka. O, jedzie straż pożarna. Tak, drive. Jutro pieszo. I tam u góry są te platformy widokowe. MMS-y. Tylko co to jest? Słomka. A tak wyglądają kulisy naszych wycieczek. Czyli dziecko dostało lody. Dziecko trzeba umyć. Dziecko drugie dostało lody. I teraz ma czystą bluzkę. Dlaczego? Bo bluzka jest teraz cała mokra. Bo było pranie. Jedyne co się chowało to Anna. Bo Annę karmiłem ja, ale i tak jest brudna. Wypatrzyła, że rabarbar tu rośnie i chyba ma rację. A tutaj chyba jakiś ogród warzywno-kwiatowy i obok wieżowca. Tym razem Anna na sprężynce. I mamy fontannę. Maciek z Filipem poszli szukać toalet. Niestety takie uroki podróżowania z dziećmi, w szczególności małymi. To dron! O, dronem ktoś lata. Można kupić rejsy. Przy każdej atrakcji są toalety. Są bezpłatne, w środku czysto. I są też poidełka. Można sobie nalać wodę, albo po prostu się napić. A ja już wiem, po co Iza chce tam iść. Żeby być oblana. Tutaj tak siedzimy, tutaj odpoczywamy. Dzieci przy okazji sobie liczą. 10! 10? Umiesz sumować? No Filip sobie radzi to 10 z sumowaniem. Ale zobaczcie tutaj, jakie pajęczyny. Ona sobie kitkę próbuje zawiązać. Ma gumkę przy rozczytce. Znalazła jakąś gumkę. Przez smyczki. Anna, może ja ci pomogę? Tak. Pokaż się, Januś. O, jak pięknie wyglądasz. No też możesz iść. To idź. Gotowi do startu? Start! Szybko, na wyścigi. To pierwszy. Filip pierwszy. A Anna jeszcze nie weszła. No właśnie, tutaj też. Dzień dobry. A gdzie Filip? Filip, chodź do nas. O, już jest i Filipuś.
Tutaj są tylko dwa kolory. Jeden to jest recycle, a drugi to jest waste. A jednak nie. Nie, poleciał dalej. Było blisko. Maciek obstawiał, że będzie lądował na budynku. Można jeździć na rowerze, trzeba prowadzić i psy nie są dozwolone. Szukamy placu zabaw. Znaleźliśmy trzy huśtawki, ale myśleliśmy, że może coś więcej będzie. Że tam dalej będzie. O, jest nawet podane. 2 do 5 wiek. No, ta się rusza. Skakuj, marynarzu, tak? Marynarko! Buja was z prawa na lewo. Tu już za starszych dzieci. Ło, a ty skąd się tu pojawiłeś? Filipku. A ty Iza skąd? Nie wiem. Ja też nie wiem. Teraz chyba pokażemy, o co chodzi. Izuś, dawaj. Idź, biegnij. No i mamy zagadkę rozwiązaną. Tutaj znikają dzieci. Cześć, Filipku. Cześć. Jeśli poszedł, jeszcze raz. Jeszcze raz, no. Tam jest Wir, mamo. Aha. Chyba wiem, o jaki Wir chodzi. Nie, widzę Wir. Czyli woda. Cześć, Izuś. Słychać. My słyszymy cię. Tak, teraz głośniej. Powiedziała. A teraz? A na mów. Mam. 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 I tu już byliśmy. No dobra, biegnij. I tu jeszcze zobaczyliśmy chyba największą atrakcję. Tu jest Filip. No dawaj, Filipku. No pokaż, jak się zjeżdża. Aha. O, super. Dawaj, Iza, teraz ty. No dobra, zjeżdżajcie. No razem. Dobra. But spadł. Ale to nie jest but. A to nie twój but, Izuś. Co ten but robił? Aha, no to niedobrze. Jeszcze raz? Nie, teraz idę tam. No i zadawaj, na żółwia, na plecach.
Próbujaj się. No tak słabo. A bo czy, a ty gdzie jesteś? No tu małpa wlazła. No teraz poruszaj się trochę. Wstań. No dawaj, dawaj, Iza. O, widzicie, tu się włącza. To faktycznie Izuś by cię podmyło. Zobaczcie, łączmy. O! Łączyła! Ale nie właśnie, nie Filipku. Filip, odsuń się. Koniec. Gdzie masz tu rolek? Tu. A ścianka z pniaczką jest zamknięta. Tutaj też ścianka wspinaczkowa. No, spróbujemy wejść. Uwaga, czytamy, kto dzisiaj? Chico Freeman. Za 10 minut początek. Mały kryzys w trakcie podróży powrotnej. Filip odpoczywa, Iza odpoczywa, a Anna nie może się odlepić. Tym razem światła w kształcie litery T. I jeszcze jedno dodatkowe, nie? Taki dzwonek chyba. Zobaczyła, że tu jest takie na wylot, pod spodem jest rzeka. Nie, tak, tylko na mnie patrz. Jesteś szczęśliwy czy nie? Miam, miam. Wracamy do hotelu. Zrobiło się już ciemno. Mama przytuliła Anę i nagle... Tak, no bo Anna się chce przytulać, bo już jest późno. Ale byliśmy w Whole Foods i kupiliśmy Filipowi płatki. Pokażesz Filipku płatki? Pokaż płatki. Filip, pokaż płatki. O, takie płatki ryżowe.
Także Filip będzie miał wyżarkę. Ale one są ryżowe. Więcej. Tutaj są tak. Tutaj są takie. Aha, jest więcej smaków. Ale one są, te więcej to już są z pszenicą, wiesz? A te są ryżowe, także super. Mamy białe, mamy. Białe mamy. I tutaj nasz hotel. Także już koniec dnia. Idziemy jeść i spać.